Popatrzymy na trzecie przykazanie i spróbujemy sobie je przeanalizować. Problem polega na tym, że Bóg pozostawił nam takie środki komunikacji jak mowa, jak tekst. I wiecie, spotykamy się tu słuchać Boga, ale słuchamy ludzkich ust. I ja chciałbym, żeby to wyglądało jakoś inaczej. Chciałbym, żebyśmy mieli taki rodzaj komunikacji, który człowiek nie zniekształca. No niestety. Słuchacie teraz mnie. I chociaż modliłem się i modlę o to, żeby Duch Święty był tu obecny i każdemu tłumaczył to, co jest istotne dla każdego z nas indywidualnie, jednak każdy, kto staje na tym miejscu, mówi ustami, za pomocą słów, gestów, mimiki. Ale kiedy czytamy Biblię, to jest jeszcze gorzej, bo mamy tylko tekst, któremu ciężko nadać emocje, intencje, jakiś głębszy sens. I znowu my potrzebujemy Ducha Świętego i takiego dużego wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć to, co tutaj jest napisane. I chociaż wierzę, że niezależnie jakie środki Bóg by użył, czy to mowę, czy to tekst, to On potrafi dotrzeć do serca człowieka, jednak nie jest to takie proste i dlatego potrzebujemy Ducha. Ducha Bożego, który by to pomógł nam zrozumieć. W tłumaczeniu Biblii tłumacze obierają przeważnie dwa kierunki. Albo literalność tekstu i wierność tego tekstu. I oczywiście, niezależnie od tego, czy tłumacz poszedłby tą drogą, zawsze tłumaczenie jest pewną formą interpretacji. Ale mimo wszystko niektórzy tłumacze skupiają się na wierności. Tutaj przykładem jest Biblia Gdańska. Autor, tłumacząc ten przekład, to postawił sobie za cel. Również bodajże przekład Zaręby ma to na celu. Natomiast są druga droga, to jest oddać temu jak największy sens. Czyli nie dokładnie przetłumaczyć słowa, ale o co w nich chodzi. I tutaj chyba, przynajmniej według mnie, takim sztandarem jest przekład Biblii Warszawsko-Prawskiej. On jest taki często bardziej opisowy, taki nie są tak precyzyjnie dobrane słowa, ale chodzi o oddanie tej atmosfery i sensu tekstu. No musimy w jakiś sposób interpretować i szukać znaczenia, bo nie jest to takie proste. I tutaj chciałbym powiedzieć, na przykład są takie wyrażenia jak idiomy, pewnego rodzaju, czy to hebraizmy, czy różne inne wyrażenia. Akurat dzisiaj nie będziemy ich poruszać, ale chciałbym tak dla uzmysłowienia. Wiecie, my w języku polskim mamy różne takie powiedzenia, jak chociażby niektóre z tych powiedzeń przetłumaczyłem sobie na angielski. Mamy nie kłać wszystko na jedną kartę. No i my wiemy, o co w tym chodzi, tak? Po angielsku dokładnie by to brzmiało: nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. I sens jest tego w miarę zrozumiały, o co w tym chodzi. Czy drugie takie w miarę zrozumiałe powiedzenie: nie chwal dnia przed zachodem słońca. Anglicy by pewnie powiedzieli: nie licz kurczaków, zanim wszystkie do szopki nie wejdą. I my również zrozumiemy, o co w tym chodzi, tak nawet tłumacząc to literalnie. Ale już przetłumaczyć nie dziel skóry na niedźwiedziu, no już trzeba by się zastanowić, o co autorowi by tutaj chodziło tego powiedzenia. Anglicy mają takie powiedzenie: dla człowieka, który się dużo chwali, ale jak przychodzi do praktyki, to nie umie tego zrobić. Literalnie byśmy to przetłumaczyli: tylko gada, a nie ma spodni. Czy zrozumielibyście sens tego wyrażenia, gdybyśmy je przetłumaczyli tak literalnie? Dużo gada, ale nie ma spodni.
Ale już w ogóle ciekawym jest, gdybyśmy z angielskiego próbowali opisać człowieka zrelaksowanego, na który jakby taki nie poddaje się tak prosto stresowi, jest taki spokojny, wyluzowany. To tutaj mają ciekawe powiedzenie as cool as cucumber, czyli taki jaki spoko, taki ogórek. Czy jaki spokojny jak ogórek, nie wiem jak to dokładnie nawet przetłumaczyć. Nie wiem, czy ktoś z was wie, tak? As cool as cucumber. No, ja bym do tego nie doszedł, że chodzi o człowieka zrelaksowanego. Ja bym człowieka zrelaksowanego do ogórka nie porównał. Ale mimo wszystko oni mają takie powiedzenie. Więc tłumacząc z języka, który jest dla nas obecny i żywy, jak angielski, a jakby tłumacze napotykają pewne problemy, tym bardziej języka, który już jest nieużywany i który ma bardzo szerokie znaczenie niektórych słów. I teraz patrząc na przykazanie trzecie, ono jest bardzo krótkie w swojej formie, co sprawia jeszcze większe problemy do tłumaczeń, bo ciężko złapać kontekst konkretnych słów. Ale pozwólcie, że przeczytamy sobie i pomyślimy, co ono może oznaczać. Trzecie przykazanie to jest druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział i tam werset 7. Nie będziesz brał imienia Pana, Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imię nadaremnie. Kiedy ja byłem dzieckiem młodszym może, ktoś bardzo prosto wytłumaczył mi ten fragment. Po prostu widzisz, dużo ludzi używa słowo o Jezu, o Boże, tak? W różnych kontekstach, w różnej formie, nawet często w formie przekleństw czy czegoś, co się stało. Nie rób tego. I dla mnie to było proste zrozumienie. Ktoś tak wytłumaczył osobie, która dorastała w kościele i nigdy tego nie robiłem. Chociaż słyszałem to z ust wielu kolegów, starszych, patrząc na ten fragment, jakby, że to jest spełnieniem tego przykazania. Ja nigdy nie miałem z nim problemu. Ale to było chyba najbardziej niezrozumiałe dla mnie przykazanie, bo tutaj jest napisane, że nie pozostawi bez kary, przynajmniej w moim przekładzie tego. Dość srogie odniesienie za to, że jeżeli ktoś mówi o Boże, o Jezu. I całe swoje życie zastanawiałem się, dlaczego to tak Boga rani, że gdy go ktoś jakby wezwie, kiedy jest niepotrzebny. No mnie to tak nigdy nie raniło. W klasie mieliśmy czterech Piotrków i co chwilę ktoś mówił Piotrek, ja się zawsze obracałem. Nigdy mnie to nie irytowało, że akurat nie do mnie teraz, nie? No ja nie chciałbym oceniać Boga przez swój pryzmat, ale było to dla mnie zastanawiające, czy to naprawdę jest tak bardzo raniące dla Boga, że nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa Jego imienia. I pozwólcie, że przyjrzymy się najpierw temu drugiemu zdaniu, tak? Nie pozostawi bez kary. Macie inne tłumaczenia? Jeśli by ktoś mógł przeczytać w innych. Pan nie pozwoli, by pozostał... nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Nie pozostawi bez kary. Nie omieszka ukarać tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie. Nie omieszka ukarać. Nowa Biblia Gdańska. Pan nie przepuści temu. Czy jeszcze... Biblia Gdańska. Pan mścić się będzie. Wiecie, to są bardzo takie mocne słowa, tak? Pan się będzie mścił, nie pozostawi bez kary, nie omieszka, tak? Tutaj jest taki zwrot, to jenake z hebrajskiego, gdzie korzeń tego słowa naka znaczy oczyścić. Jest to słowo pochodzące z języka sędziowskiego. Pan nie usprawiedliwi, tak? Pan nie oczyści. I tutaj Biblia Jakuba Wójka
Pan nie będzie miał za niewinnego tego. Tak? Pan nie oczyści. I to dla mnie jest tym bardziej było takim trudnym, jeżeli Bóg jest sędzią. Sędzia w Izraelu był zawsze powoływany do tego, żeby ratować. My dzisiaj mamy niepozytywne skojarzenia z tą instytucją, jaką jest sąd. I chociaż często do sądu idziemy właśnie, żeby w naszej sprawie coś wywalczyć czy obronić, to i tak nam się to źle kojarzy. Ale myślę, że gdybyśmy mieli to starotestamentowe zrozumienie, ta koncepcja sędziego była bardzo pozytywna. W pierwszym rzędzie rolą sędziego było bronić słabszego i bronić pokrzywdzonego. Jeżeli Pan jest przykładem sędziego, to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli ten, który jest powołany do bronienia, nie obroni tego, który wzywa imienia. No więc trzeba się przyjrzeć, co jest tak poważną kwestią, że Pan nie będzie go bronił. Pan go nie usprawiedliwi. I kiedy przyglądamy się temu pierwszemu, tej pierwszej części zdania, nie będziesz brał imienia Pana. Tutaj słowo brał również w różnych tłumaczeniach jest oddawane. Nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga, czyli Biblia Gdańska, nie bierz imienia Pana Boga, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga do czczych rzeczy, czy nie wezwij do fałszu imienia Boga. Nowa Biblia Gdańska. Więc to słowo nasa ma kilka tłumaczeń. Podnosić, nosić, przebraczać, brać, wzywać. I ciężko jest również, bo słowo brać niekoniecznie znaczy wziąć, tak? Ale ma jakby różne... Czy nosić, czy podnosić, tak? Podnieść można głos, nie? W formie krzyczeć. Jakby to jest bardzo szerokie pojęcie tego słowa nasa i ciężko jest wywnioskować, bo nie mamy kontekstu, tak? Jest zdanie bardzo krótkie. Ale jeden z teologów zauważył, że tu nie chodzi tylko o słowo nasa, ale to jest pewien zwrot, nasa szem, czyli brać imię. I w tym kontekście pojawia się ono tylko jeszcze jeden raz w Biblii i to jest 28 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. I ten zwrot wydaje się być rozwiązaniem naszych dylematów, o co by tu chodziło. 28 rozdział Księgi Wyjścia. Druga Księga Mojżeszowa, 28 rozdział i tam przeczytamy sobie werset 6, 9, 10, a potem 29, 30. I uczynią efod ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, haftowany. 9. I weźmiesz dwa kamienie onyksu i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Werset 10. 6 ich imion na jednym kamieniu i 6 pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich narodzenia. Werset 29 i 30. I Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na pektorale wyrokowania na swych piersiach, gdy będzie wchodził do miejsca świętego na wieczną pamiątkę przed Panem. Włożysz też do pektorału wyrokowania Urim i Turim, które będą na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed Pana i Aaron nieustannie będzie nosił na sercu przed Panem sąd synów Izraela. I tutaj w wersecie 29 jest ten wzrot, będzie nosił imiona. Aaron miał zrobić sobie specjalne ubranie, na których miał wypisać sobie imiona pokoleń Izraela według tego, jak oni się narodzili i miał ubierać to i wchodzić do świątyni z tymi imionami. Gdybyśmy przeczytali sobie cały ten rozdział, to bardzo
łatwo można zrozumieć, że Aaron tym wypisaniem imion, tym nosić tymi imionami, miał symbolizować, miał reprezentować lud. A więc noszenie tych imion miało reprezentować lud, kiedy wchodził do świątyni. Wchodził tam on zamiast wszystkich. Była to forma reprezentowania. Wracamy do naszego przykazania. Ten zwrot nosić imiona można zrozumieć jako reprezentowanie. I popatrzmy jeszcze raz na te fragmenty. Nie będziesz wzywał Pana do czczych rzeczy. Czy w różnych innych przekładach, jak sobie to przeczytacie. Wniosek można wyciągnąć z niego. Jak reprezentujesz Boga? Jak my reprezentujemy Boga? Nie tyle, czy my wzywamy Boga, czy my mówimy o Jezu, czy o Boże, nie w tych chwilach, w których trzeba, ale jak nasze życie codzienne reprezentuje Go, jeżeli my nazywamy się chrześcijanami, jeżeli my nazywamy się ludźmi wierzącymi, jestem adwentystą. Jak my się zachowujemy? I to jest sprawą dużo bardziej poważną. Ellen White napisała, że nie ma gorszej rzeczy jak ktoś, kto nazywa się chrześcijanem, a żyje w zaprzeczeniu do tego, co chrześcijaństwo reprezentuje. Dlatego, że psuje całą renomę. W XII wieku w Wormacji żył pewien rabbi Raszy, który... Wormacja to takie szczególne miasto, prawda? To właśnie w nim Marcin Luther wiele rzeczy zrobił. I w XII wieku była tam już spora grupa chrześcijan, która dyskutowała z tą synagogą i z rabbim, o kim mowa jest w 53 rozdziale Księgi Izajasza. O kim jest mowa? I rabbi był bliski temu, żeby zrozumieć, że faktycznie Mesjasz już był. Ale to również był taki moment, kiedy papież Urban II zwołał krzyżowców, żeby pojechać do Ziemi Świętej i nie pamiętam, co tam oni chcieli odbić. Grób? Nie jestem pewny. Ale krzyżowcy, zanim doszli do Ziemi Świętej, to szli przez różne miasta i między innymi przeszli przez Wormację i po drodze wybijali wszystkich Żydów, jakich spotkali, tych, którzy zabili Mesjasza. Z taką intencją. Rabbi Raszy przeżył, ale potem napisał w swoim komentarzu do Księgi Izajasza: niemożliwym to jest, że mowa jest tutaj o Jezusie z Nazaretu, jeśli ci, którzy Go naśladują, w taki sposób odnoszą się do narodu izraelskiego. I wiecie, tutaj możemy wiele na ten temat dyskutować. Dla tego człowieka to było krzywdzące i zamknęło jemu drogę do wiary, że Jezus mógłby być Mesjaszem. Ale wiecie, patrząc na nasz grunt, moje postępowanie może w jakiś sposób zachęcić bądź skrzywdzić kogoś, jakby w złym lub w dobrym świetle pokazać mu Boga lub chrześcijaństwo. Marianka, kiedy chodziła na studia, akurat miała w gronie swoich przyjaciół grono takich patriotów, harcerzy, w szczególności jeden kolega, który był takim zapalonym harcerzem, dużo współpracował z różnymi osobami duchownymi. I to spowodowało, że on uważał się za ateistę. Widział, jak oni się zachowują prywatnie, po godzinach służby i tak dalej. I to był również czas, kiedy Marianka się nawracała. I wiecie, w niej Pismo Święte się paliło. Ona jeszcze wtedy nie była adwentystką, deklarowała się, że była katoliczką. Tak, jak coś tam Marianka popraw, jest tutaj, słucha. I
I również wśród swoich znajomych miała inną koleżankę z organizacji Świadków, jeszcze inną z Kościoła Zielonoświątkowego. I wszystkie w trzy one rozmawiały. I chociaż miały swój punkt patrzenia na niektóre fragmenty i na Biblię, to jednak wszystkie trzy cechowała taka szczerość przed Bogiem. I kolegowali się z tą grupką kolegów, którzy deklarowali się ateistami. Po kilku latach studiów właśnie ten kolega powiedział, że teraz już wierzy, że Bóg istnieje. On nie miał wcale na celu jakieś ewangelizowania jego, coś w nim zmienić. Po prostu się przyjaźnili i każdy był sobą. I szanował się takim, jakim jest. I to taką lekcją było dla Marianki, ale również i dla mnie, że jedni przez swoje postępowanie sprawili, że on uważał, że Boga nie ma i był ateistą. Kiedy drudzy przez swoje postępowanie przekonali go, że Bóg faktycznie istnieje. To jest bardzo ważne dla Boga, to jest bardzo ważne, jak my reprezentujemy Jego. I dlatego te słowa mają tak mocny wyraz, że nie oczyści Pan tego, który bezcześci Jego imię, który Go niegodnie reprezentuje. I to jest ta poważna sprawa. I to jest jedno, przynajmniej jeszcze nie przestudiowałem wszystkich przykazań, ale wydaje mi się, że to jest chyba jedno z najbardziej takich dosadnych przykazań, na których Bogu bardzo zależy. Nie chcę powiedzieć, że na innych mniej, ale to przykazanie naprawdę jest w oczach Boga istotne. I autor próbował tutaj to wyrazić. Mojżesz próbował tą intencję zapisać w tekście. A więc, jeżeli chcemy realizować nasze chrześcijaństwo, wielu z was jest dużo starszych ode mnie. Ja kiedy dorastałem w kościele, to nie Biblia była dla mnie wzorem, ale starsi ode mnie w kościele. Już tutaj Beatce wspomniałem, ja nigdy nie lubiłem czytać. Nigdy nie lubiłem czytać. Polski dla mnie w szkole to była męka, zawsze miałem złe oceny, dlatego że nienawidziłem czytać. Był taki jeden moment, kiedy się nawróciłem, kiedy zacząłem czytać Biblię i strasznie mi się podobała. Czytałem ją wszędzie i o każdej porze, ale wcześniej jej nie znałem. Chociaż wychowywałem się w domu, w rodzinie nie tylko chrześcijańskiej, wśród adwentystów. I moje pojęcie chrześcijaństwa i moje wyobrażenie tego, jaki jest Bóg i czym jest religia, było poprzez przykład osób starszych. I wydaje mi się, że takich osób jak ja jest więcej niż tylko ja. I ta odpowiedzialność leży na każdym z nas. Jak my swoim życiem uczymy innych, co jest dobre, a co nie. I oczywiście my powinniśmy zachęcać do tego, żeby młodzież sięgała do Biblii. Jednak z danych statystycznych wynika, że tylko 60% adwentystów sięga do Biblii. Tylko bodajże 30% sięga do pobudek. 20-kilka% sięga do lekcji. I niecałe 20% czyta książek Ellen White. Jakoś tak. 60%, gdzieś tylko niecałe 60% osób czyta Biblię. 40% bardzo nieregularnie. Więc skąd biorą przykład? Uczą się od każdego z nas, czym jest chrześcijaństwo i czym jest Bóg. I dlatego tak istotnym jest, żebyśmy we właściwy sposób Boga reprezentowali.
I ja nie chcę tutaj na nikim wyciskać presji. To nie o to chodzi, że teraz, wiecie, od nas wszystko zależy. Ale świadomość tego jest bardzo istotna. I oby dobry Bóg położył nam na sercu taką codzienną modlitwę. Boże, idziemy dzisiaj i pomóż mi. Pomóż mi w swoim życiu, w swoich słowach, w swoich myślach, w swoich emocjach mieć takie nastawienie, żeby innym pokazywać Ciebie. A już dla mnie takim ideałem w jednej z książek Ellen White przeczytałem, że kiedy krzyczano na Jezusa, Jezus czuł taką potrzebę spędzenia z tym człowiekiem więcej czasu, żeby mu udowodnić, że go kocha. Chciałbym czuć taką potrzebę, ale wierzę, że Bóg może to sprawić. Może to sprawić, że nawet z ludźmi, z którymi jest nam trudno, będziemy ich umieli kochać, szanować i lubić i pokazać im tą prawdziwą, szczerą miłość Bożą. Pomodlimy się na koniec. Drogi nasz Boże, przychodzimy do Ciebie, bo jesteśmy bezradni w obliczu grzechu. Tak jak apostoł Paweł napisał, że człowiek jest niewolnikiem, jest bezsilny w obliczu grzechu. Ale Ty, drogi Boże, zwyciężyłeś grzech, jesteś naszym Panem i Zbawcą i odtąd żadna słabość nie może być pokonana. Każda słabość może być pokonana. I dlatego, Boże, przychodzimy do Ciebie, prosząc Ciebie o siłę, prosząc Ciebie o mądrość, prosząc Ciebie o ducha, o miłość, o inne dary i o inne owoce Twojego ducha, które by sprawiły, że to przykazanie w naszym życiu będzie wypełnione. Również, Boże, dziękuję Ci, że Ty nie powołałeś nas do męczeństwa, ale powołałeś nas do radości i do przyjemności w wypełnianiu Twojego prawa. Dlatego przychodzimy do Ciebie, prosząc właśnie o tą radość i o tą przyjemność życia w zgodzie z Tobą. Boże, jest wielu ludzi, którzy nie ma pokoju, którzy męczą się, którzy są źli i mają nieprzyjemny charakter. Ale Boże, Ty każdego możesz zmienić i proszę, dla każdego pomóż nam być przykładem. Spraw to, żebyśmy byli przykładem. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że ono może być zrozumiałe. Dziękuję Ci za wielkie i wysokie standardy, że nam je objawiasz. Ale Boże, daj nam siłę do tego, żeby to wszystko wypełnić. Dziękujemy Ci, że Twoja dobroć rozlewa się na nas. Dziękujemy, że Ty nas kochasz. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że nam obdarowujesz nas wszystkim, że mogliśmy się najeść i również dzisiaj mamy dzień, w którym możemy świętować pamiątkę Twojego stworzenia nas, Twojego wyrywania nas z grzechu. Dziękuję Ci, że nie brakuje nam niczego, ani również rodziny. Dziękuję Ci za ten zbór tutaj w tym mieście. Dziękuję Ci za ich wyrozumiałość również względem mnie. Dziękuję Ci za Twoją, Boże, wyrozumiałość względem mnie i każdego z nas. Boże, Tobie chwała za to niech będzie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.